za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A dzisiaj łączymy się z burmistrzem Muszyny, Janem Golbą. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, witam. Aurę mamy już zimową na zewnątrz. Mam pytanie, czy ta zima zaskoczyła was, jeśli chodzi o tak szybkie wystąpienie w naszym regionie? Oj nie, to u nas, jeżeli chodzi o zimę, to zdarzało się, że już 12 października pojawiał się śnieg, czy 20 października, także w tym roku wyjątkowo późno spadł śnieg i tego typu zima z mrozami, zresztą jeszcze niewielkimi, no to u nas jest normą. A w zasadzie no to, co w chwili obecnej jest, to nie jest normą, bo przyszła później, natomiast jeżeli chodzi o śnieg, to rzeczywiście, że on spadł teraz w tym okresie i być może się utrzyma i będzie możliwość uruchomienia stoków narciarskich, to na pewno dobra wiadomość. No właśnie, tutaj na pewno w takim razie pługi mieliście gotowe, aby te drogi utrzymać w odpowiedni sposób, tak? No tutaj nie mamy nigdy problemów. My od wielu, wielu lat jesteśmy dobrze zorganizowani, jeżeli chodzi o zimę, o odśnieżanie. Raczej w naszym rejonie wszyscy jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, jak się zachować w takich momentach. Nie ogłaszamy stanu klęski żywiołowej, jak spada 5 czy 10 centymetrów śniegu, jak to się może zdarzyć w innych rejonach kraju. Mhm. Natomiast no, my się cieszymy, jak spadnie metr, półtora metra, no bo wiadomo, że wtedy stoki narciarskie są czynne, jest prawdziwa zima, dopisują goście. No ta zima jest inna, ale z innych powodów i tutaj z jednej strony cieszymy się, że spadł śnieg, z drugiej strony nie cieszymy się, bo nie ma gości i te restrykcje, które obowiązują, no, mogą stworzyć pewnego rodzaju problem. Jak pan właśnie widzi te najbliższe miesiące, najbliższe tygodnie dla branży turystycznej? Wiemy, że już w zeszłym miesiącu borykaliście się z kłopotami, a teraz jak to pana zdaniem będzie wyglądać? No jeżeli te restrykcje nie zostaną nawet w najmniejszym stopniu zmienione, jeżeli nie będą poluzowane, to rzeczywiście będzie źle. Generalnie przyjęliśmy z ulgą informację, że stoki narciarskie będą otwarte. To stwarza pewne możliwości zarówno dla Muszyny, Krynicy, Piwnicznej, czyli nie tylko tam, gdzie są bezpośrednio w poszczególnych miejscowościach położone stoki narciarskie, ale i obok. No natomiast to jakoś nie przekłada się na pewno na turystów tak zwanych pobytowych, no bo same podróże służbowe nie wystarczą do zapełnienia hoteli czy pensjonatów. To jest nierealne. Nie funkcjonują sanatoria, hotele nie funkcjonują, pensjonaty nie funkcjonują, nie funkcjonuje gastronomia. Tu w tym zakresie no, jest, można powiedzieć, katastrofa i obserwujemy to zjawisko z wielkim niepokojem. Patrzymy też na to, co się dzieje w Europie, te zapowiedzi z Włoch o uruchomieniu stoków narciarskich, z Francji również, bo takie informacje już są. Patrzymy tutaj na Słowację. W najbliższych dniach, w zasadzie w tym tygodniu, zapadną już decyzje co do złagodzenia restrykcji i też oczekiwalibyśmy, żeby u nas przynajmniej w jakimś określonym reżimie sanitarnym jednak hotele, pensjonaty uruchomić, żeby dać nam możliwość no przynajmniej takiego, no może nie pełnego, ale w jakiegoś minimalnym zakresie funkcjonowania sezonu zimowego. Mamy już potwierdzoną informację o tym, że ferie będą trwały tylko przez 2 tygodnie. Będzie to jeden okres ferii dla całej Polski. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Bo wiem, że branża turystyczna mocno krytykowała ten pomysł, a teraz już ostateczną decyzję. No ja zawsze mówię otwartym tekstem, niezależnie od tego, kto wydaje te decyzje, i to nie są żadne ferie, to jest lockdown dla dzieci i młodzieży. To nie ma żadnych wątpliwości. To jest przedłużenie tylko tego okresu, tyle że nie będzie zdalnej nauki, natomiast będzie lockdown dla dzieci i młodzieży, no bo jeżeli nie będą mieli możliwości korzystania z uroków ferii, no to trudno tu mówić o jakichkolwiek feriach, to nie są żadne ferie.
No właśnie. I rozumiem, że to dla branży turystycznej też może być duży minus, dlatego że okaże się, że to obłożenie, jeśli takie będzie, to na stokach czy w miejscach, w których można korzystać z tych zimowych atrakcji, będzie w jednym czasie. No to jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Ta decyzja, uważam, jest nieprzemyślana zupełnie, bo z jednej strony, jeżeli uruchomimy stoki narciarskie, no nie wyobrażam sobie, żeby młodzież zatrzymać w domu w okresie ferii. Mhm. I to niestety będzie w jednym czasie. Nie ma szans, żeby dzieci i młodzież do swoich babć, dziadków i do swojej rodziny nie wyjechały gdzieś w określone miejsca i pozostały w domach. To jest bardzo nierozważna, uważam, decyzja i ona może wpłynąć również na kwestie epidemiologiczne. Natomiast rozłożenie, ja bym jeszcze bardziej rozłożył w czasie te ferie, nie tak jak przedtem one trwały te kilka tygodni, tylko jeszcze bardziej bym je rozłożył i wtedy byłaby możliwość zabezpieczenia, czyli zapewnienia tego bezpieczeństwa na stokach, w hotelach, w pensjonatach, w domach, trochę ograniczenia tego przemieszczania się. To nie wiem, kto podpowiedział takie rozwiązanie. Uważam, mimo tego, że różne rzeczy tu się mówi na temat pana ministra Guta Mostowego, że przynajmniej ta jego decyzja, jeżeli to była jego decyzja dotycząca otwarcia stoków, była decyzją prawidłową. Był przedsiębiorcą, rozumiał to, wie, jakie to są sytuacje, wie, jak to dotknęło branży i uważam, że tu podjął decyzję prawidłową. Panie burmistrzu... Mówię to w odróżnieniu od wielu może innych, którzy patrzą bardziej politycznie na te sprawy. Ja patrzę pod kątem merytorycznym, patrzę pod kątem mieszkańców, patrzę pod kątem turystów, patrzę pod kątem gospodarki. Panie burmistrzu, mamy teraz decyzję póki co, że stoki będą otwarte, lodowiska w niektórych miejscach funkcjonują, ale co jeśli hotele nie zostaną otwarte? Jak pan sądzi, jak można uratować ten sezon zimowy, na przykład w Muszynie, gdzie na przykład takiego stoku nie ma? To znaczy sezon zimowy zawsze był, bo wiadomo, kiedyś mieliśmy stok, później został, firma, która prowadziła ten stok, zamknęła. Jest lodowisko, lodowisko w dniu dzisiejszym uruchamiamy. Oczywiście to wszystko funkcjonuje w procedurze ostrożnościowej. Akurat stoki, lodowiska czy inne takie działalności, te zimowe, myślę, że one najmniej sprzyjają rozprzestrzenianiu się pandemii. No jeżeli w okresie takiego dużego nasilenia tych zjawisk chorobowych koronawirusa otwarliśmy wszystkie nadmorskie miejscowości w okresie letnim i tam były tysiące, setki tysięcy ludzi i tam mogły przebywać. Nie bardzo rozumiem akurat nie tutaj te decyzje dotyczące gór. To jest dla mnie niezrozumiałe. I rzeczywiście, jeżeli, no mówię, nic nie zostanie poluzowane, to dla nas to będzie naprawdę, jeszcze będę to wielokrotnie podkreślał, to będzie katastrofa, bo to nie jest sezon, który o niczym nie decyduje. Zima w naszym przypadku decyduje o wszystkim, decyduje o przyszłych miesiącach. Czyli my zarabiamy w okresie grudnia, stycznia, lutego, połowy marca. Później są miesiące te tak zwane deficytowe, które są na przetrwanie i zaczyna się dopiero sezon letni. Czyli zima powinna zarobić na kilka miesięcy tych, których turystyka jest ograniczona lub w ogóle nie funkcjonuje. W tej sytuacji, jeżeli ta turystyka, a nie będzie funkcjonowała, bo jeżeli będą hotele zamknięte, to będą to turyści tylko jednodniowi, dawniej się to mówiło, pasanci, czyli ci, którzy przyjeżdżają tylko na chwilę, czyli przyjadą na stok, wrócą z tego stoku do siebie, to będą odległości przemieszczania się do 100, tak gdzieś do 200 kilometrów. Mogą się zdarzyć przypadki, tak jak powiedziałem, że będzie młodzież, dzieci przyjeżdżało do swoich znajomych, krewnych. No i spodziewam się przede wszystkim różnego rodzaju działań tak zwanych pozaprawnych, czyli omijających przepisy, co już się dzieje, czyli jedzenie na wynos, na zasadzie wynoszę z restauracji, ale jem przy stoliku gdzieś na zewnątrz. No więc trzeba z pewną hipokryzją raczej skończyć i powiedzieć, żeby to działało w ograniczonym zakresie, a nie takie rygory, które praktycznie rzecz biorąc są nie do
przestrzegania, nie są one do wykonania. Panie burmistrzu, jak ten czas pandemii odbił się na przyszłorocznym budżecie? Wiem, że teraz są ostatnie decyzje, ostatnie szkice nakładane na ten budżet przyszłoroczny. To oznacza duże straty dla Muszyny? Tak, to oznacza straty nie tylko dla Muszyny. Myślę, że dla wszystkich uzdrowisk. Prowadzimy takie statystyki. Jako prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych takie statystyki prowadzę. Mam kontakt z kolegami w całej Polsce. Oczywiście sytuacja jest zróżnicowana, bo są oczywiście uzdrowiska, które mają również inne branże, ale te tak zwane jednofunkcyjne uzdrowiska, czyli działające tylko w oparciu o lecznictwo uzdrowiskowe, czy dwufunkcyjne, gdzie występuje jeszcze turystyka, to te miejscowości mają potężny problem, olbrzymi spadek dochodów. No podam parę tylko cyfr. Jeżeli z opłaty uzdrowiskowej, no to tracimy i z dotacji uzdrowiskowej, to tracimy dochody w granicach 50%. Jeżeli chodzi o PIT, no tu jest akurat nie troszkę lepsza, poprawiła się ta sytuacja, ale to jest spadek dochodu rzędu 8% w sytuacji, kiedy w poprzednich latach mieliśmy wzrost między 12 a 16%, czyli tak zwany realny spadek jest około 20%. CIT-u, to są też różne sytuacje, ale spadek dochodów jest w granicach 70%. Są cały czas wnioski o zwolnienia z czynszów, z opłat dzierżawnych, z opłat najmu. Są wnioski o przesunięcia, czy w ogóle umorzenia podatku od nieruchomości, czyli to jest te tak zwane dalsze sprawy, które będą wpływały na budżet. Budżety są tak zwanymi budżetami na przetrwanie. To są budżety gmin uzdrowiskowych na zasadzie, obyśmy tylko się udało to jakoś złożyć. No i będziemy dopiero musieli obserwować to, co się dzieje w trakcie roku, reagować. Oczywiście, że jest też trochę inwestycji różnych i to jest normalne, ale to są głównie te inwestycje, które są ze środków unijnych, gdzie mamy zabezpieczyć swój wkład. I no tutaj też musimy żonglować tymi płatnościami w taki sposób, żeby przesuwać te płatności na lata następne. Nie jest to dobra sytuacja dla budżetów i stąd też te nasze apele do premiera, do ministrów, do posłów, żeby pomóc nam tutaj, żeby można było cokolwiek uzyskać, jakąś pomoc. Bardzo zła sytuacja jest spółek komunalnych, które no przecież dzisiaj nie dostarczają wody do sanatoriów, bo te są zamknięte, nie dostarczają do hoteli, nie dostarczają do pensjonatów, do gastronomii. To przestało działać. Również nie odbierają ścieków, czyli nie mają dochodów. Spadek dochodów jest tutaj znaczący w tychże spółkach i też by wymagało tutaj jakiejś interwencji państwa. To wszystko dokumentujemy, opisujemy, występujemy. Na razie póki co nie ma tej pomocy. Liczymy natomiast, że a będzie w pewnym momencie refleksja i będzie ta pomoc nam jednak przyznana. Czas nam bardzo szybko płynie, dlatego muszę jeszcze na sam koniec spytać, z czego będziecie musieli zrezygnować w budżecie w tym roku? No my, oczywiście trudno to powiedzieć w ten sposób, z czego zrezygnować. Ja powiem tylko, jakie najważniejsze inwestycje zostaną, bo na pewno zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznej, czyli to, co robimy w rynku, bo to musimy zakończyć te prace. Będziemy na pewno realizowali rekonstrukcję zamku, bo tu otrzymaliśmy pieniądze bardzo duże z Unii. Będziemy na pewno realizowali nowe inwestycje na Zapopradziu, bo tam też mamy 85% dofinansowania. Na pewno będzie realizowana termomodernizacja budynków zespołu szkolno-przedszkolnego w Powróżniku. To są te takie większe inwestycje. Natomiast na pewno wielu rzeczy, tych, które żeśmy planowali z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, czyli nową kanalizację, czy rewitalizacja kanalizacji, czy wodociągowa, to są bardzo drogie przedsięwzięcia. Z tego na razie musimy zrezygnować i poczekać na lepszy czas. No plus te produkty, o których jeszcze nie mówiłem, które produkty turystyczne, które no trochę by nam jeszcze podwyższyły standard funkcjonowania. Myślę, że przyjdzie czas na ten temat również powiedzieć. Na razie tylko się przygotowujemy pod kątem koncepcji, może dokumentacji, ale na pewno jeszcze nie zabezpieczania środków na ich realizację. Na pewno też standard się obniży trochę funkcjonowania, no bo jeżeli nie mamy wpływów z opłaty uzdrowiskowej, to nie będzie to standard utrzymania przestrzeni publicznej, tak jaki dotychczas był. Myślę tutaj o
ukwieceniu, myślę tutaj o zieleni, tego jest bardzo dużo, to są bardzo kosztowne prace, tego również modernizacja oświetlenia ulicznego. My co roku coś tutaj w tym zakresie robimy, jeżeli chodzi o drogi, to również tu też nastąpi ograniczenie, nie będzie tej liczby dróg, którą wykonujemy co roku. Także jest to jednym tchem można wymienić sporo tychże ograniczeń, no ale musimy poczekać na lepszy czas. Liczymy bardzo na program odbudowy uzdrowisk. On się tam rysuje w tle, no chyba że Polska zrezygnuje z tych środków unijnych, czy też nie uzyska tych środków unijnych, no to będzie duży problem wtedy, bo to są potężne inwestycje. To myślę, że jest też temat do kolejnego spotkania. Na pewno na takie się umówimy. Jeszcze spotkamy się, żeby szerzej porozmawiać o tych problemach. Burmistrz Muszyny Jan Golba był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo za spotkanie i mimo wszystko życzę Dziękuję udanego bardzo. Sezonu. Dziękuję bardzo. Będzie na pewno. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.